Parlamentarny poniedziałek. Witam naszego gościa. Z nami jest Marcelina Zawisza, posłanka Lewicy. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam panią, witam słuchaczy. Pani poseł, chciałabym zacząć naszą rozmowę od pandemii, od szczepień, bo znów dzieje się dużo niedobrych rzeczy. Mamy duże wzrosty zakażeń, chorują młode osoby, kończą się wolne miejsca w szpitalach na przykład. I co robić pani zdaniem? Wracać do mocniejszych obostrzeń, czy jak to rozwiązać? Znaczy, przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć wprost, że rząd nie robi nic, żeby tych zakażeń, ale też zgonów było jak najmniej. To znaczy, widzieliśmy po reakcji na pierwszą falę, jak lockdown wpływa na poziom zachorowań i na liczbę ofiar śmiertelnych koronawirusa. Teraz mamy coś, czego nie mieliśmy wtedy, to znaczy mamy szczepienia. I wydaje mi się, że ci, którzy wykazali się odpowiedzialnością zarówno za siebie, jak i za współobywateli i współobywatelki, oni powinni funkcjonować normalnie. Lockdown powinien być jakby wzorem tego, co dzieje się w krajach Europy Zachodniej. Możemy to nazwać modelem zachodnioeuropejskim. Czyli wprowadzenie restrykcji dla osób niezaszczepionych, ponieważ to one tak naprawdę najczęściej lądują właśnie w szpitalach z przyczyn właśnie trudnego, ciężkiego przechodzenia COVID-u oraz to one niestety umierają. W zeszłym tygodniu zmarło 1955 osób i fakt, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie ma odwagi wprowadzić właśnie restrykcji dla osób niezaszczepionych, no sprawia, że tak naprawdę bierze odpowiedzialność za te zgony. To, co możemy zrobić, to możemy zrobić to, co właśnie robią kraje Europy Zachodniej, co dzieje się w Austrii, w Francji, w Niemczech, w Czechach, u naszych sąsiadów, tak? Znaczy, nasi sąsiedzi robią dokładnie to, co robią kraje Europy Zachodniej, czyli wprowadzają restrykcje dla osób niezaszczepionych. I to działa, tak? Znaczy, to działa dużo lepiej niż działa w Polsce. My niestety jesteśmy na szczycie tabeli, jeżeli chodzi o te właśnie no, niechlubne statystyki i powinniśmy zrobić wszystko, żeby to zmienić, ponieważ mówimy o obywatelach i obywatelkach naszego kraju. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby ludzie nie umierali, żeby ludzie nie chorowali, ponieważ to, że tak dużo osób znajduje się w szpitalach, tak dużo mamy hospitalizacji, oznacza, że inne osoby, które na przykład chorują na nowotwory, czy mają zaplanowane operacje, nie są w stanie tak naprawdę się leczyć w tym momencie i konsekwencje tego będziemy mieli w perspektywie kilkunastu miesięcy bądź kilku lat. Mówimy również o ograniczonej diagnostyce, ponieważ szpitale się zamykają na diagnostykę, czyli osoby, które mają nowotwory, niekoniecznie muszą się o nich dowiedzieć i będą się zgłaszać na oddziały onkologiczne już w zaawansowanym stadium, co również doprowadzi do tego, że o ile jakby z jednej strony możemy powiedzieć, że w optymistycznym scenariuszu będzie to po prostu cięższe przechorowanie i dłuższe leczenie, o tyle w tym no, przerażającym scenariuszu będzie to po prostu więcej zgonów. Pani poseł, mówimy przywołała również, pani jeszcze Austrię. Jeszcze tylko jedna rzecz. Okay. Mówimy jeszcze o tym, że szczepimy się nie tylko dla siebie i ja bym chciała to podkreślić, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Z jednej strony mamy osoby, które są jakby odporne na szczepienia, to znaczy pomimo tego, że się zaszczepiły, nie wytwarzają przeciwciał, ale z drugiej strony mamy ogromną grupę młodych ludzi, małych dzieci, które nie mogą się zaszczepić, ponieważ jeszcze szczepionka jest dla nich niedostępna. W szpitalach coraz więcej pojawia się dzieci. Kiedy ja byłam z moim synem w szpitalu, na oddział przyjęto 2-miesięczne dziecko, które miało problemy z oddychaniem, ponieważ właśnie było chore z powodu COVID-u. I sytuacja, w której ktoś odmawia szczepienia i jednocześnie normalnie funkcjonuje, zaraża innych, zaraża siebie, naraża ochronę zdrowia, to jest sytuacja, w której po prostu państwo powinno interweniować i powinno właśnie tutaj wprowadzić pewne restrykcje dla tych, którzy nie chcą wziąć odpowiedzialności za siebie i za innych. Pani poseł, wspomniała pani o Austrii. Widziała pani, jakie tam protesty powstały po tym, jak ogłoszono, że będzie taki no, duży, konkretny lockdown? Oczywiście, pani, tego? Pani redaktor, jeżeli chcemy wziąć odpowiedzialność za państwo, a Prawo i Sprawiedliwość powinno to zrobić, ponieważ nieustannie powtarzają, że każde życie jest ważne, każde życie jest cenne, to trzeba się spodziewać reakcji na te działania. Nie przeszkadzało im to, kiedy rękami Julii Przyłębskiej wprowadzano w Polsce zakaz aborcji, że będą protesty. Nie przeszkadzało im to, kiedy procedowano piątkę dla zwierząt, że będą protestowali rolnicy. Szczerze powiedziawszy, ja bym chciała, żeby
moje państwo robiło wszystko, żeby uchronić współobywateli, żeby nie umierali na chorobę, na którą mamy szczepionkę. Żeby robili wszystko, żebyśmy nie musieli patrzeć, jak nasi sąsiedzi, przyjaciele, rodzice chorują na chorobę, na którą mamy szczepionkę. A skąd pani zdaniem bierze się opór wśród antyszczepionkowców? Myślę, że z jednej strony, i to jest bardzo duża grupa moim zdaniem, to jest grupa osób, które po prostu nie są pewne, tak? To znaczy mamy niestety bardzo lichą kampanię społeczną, prostującą fake newsy, a w zasadzie nie prostującą, ponieważ jej nie ma, fake newsy, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. To znaczy mamy na przykład w internecie bardzo dużo nieprawdziwych informacji na temat szczepionek, bardzo dużo nieprawdziwych informacji na temat COVID-u. I Ministerstwo Zdrowia, które nie prowadzi jakby takiej kontrowej kampanii informującej, jak jest naprawdę. Tak? Znaczy, ja na przykład niedawno w domu dostałam ulotkę reklamującą Nowy Ład. Wie pani, ile materiałów dostałam w ciągu ostatnich kilku tygodni dotyczących COVID-u? Zero, dokładnie zero. W sensie, jeżeli chodzi o Nowy Ład, to ta ulotka jest naprawdę przepiękna, tylko ja bym chciała, żeby Ministerstwo Zdrowia wysłało 10 takich ulotek, 20 takich ulotek do każdego domu, ponieważ wiadomo, że mamy osoby starsze, które na przykład rzadziej korzystają z internetu, a które również jakby chciałyby rozwiać wątpliwości dotyczące szczepień. Mamy osoby młode, które korzystają z internetu i które przez to właśnie, że korzystają z internetu, mają bardzo dużo informacji różnej jakości, tak to powiedzmy. A Ministerstwo Zdrowia ma jednak, umówmy się, no, pewien autorytet. I ten autorytet powinno używać właśnie po to, żeby przekonać jak najwięcej osób do szczepień. I ostatnia rzecz, która się nie wydarzyła, a którą apelujemy, o którą apelujemy już od roku. Niech ministerstwo zwerbuje setki, tysiące wolontariuszy, którzy wyszkoleni w wiedzę, uzbrojeni po zęby w wiedzę, wyjdą na ulicę rozmawiać z ludźmi. Nie da się nikogo przekonać, jeżeli się nie próbuje. Tak? To znaczy, jeżeli my jako państwo abdykujemy z tej pozycji przekonywacza do szczepień, robimy kampanię polegającą na tym, że pojawia się kilka billboardów, kilka reklam w telewizji i uznajemy, że wszystko jest okej, że to już jest jakby zrobione. Jest bardzo aktywny profil na Twitterze, ja zawsze podkreślam i zawsze profil Szczepmy się jest naprawdę fenomenalny, szybko odpowiada i jakby super robota na Twitterze, tylko Twitter to nie jest cały świat, tak? To znaczy musimy dotrzeć do każdego, kto ma wątpliwości, a wydaje mi się, że takich osób jest właśnie dużo ze względu na to, że mamy ten natłok różnorakich informacji, które są po prostu w ogromnej mierze nieprawdziwe. Pani poseł, ministerstwo, które, no jak mówiłam, nie robi zbyt wiele. A dobrym krokiem jest ten projekt autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości dotyczący pracodawców, aby mieli taką możliwość weryfikacji swojego pracownika, czy jest zaszczepiony i wtedy mógłby podejmować decyzję, czy pracuje w jednym miejscu, czy w drugim, po to, żeby te zakażenia jakoś ograniczać. Znaczy, ja mam mieszane uczucia, bo z jednej strony wydaje mi się, że jest to pójście w jakimś kierunku, tak? To znaczy, to nie jest udawanie, że pandemii nie ma, ale z drugiej strony na przykład, co w sytuacji, w której to pracodawca jest niechętny szczepieniom, tak? To znaczy, co w takiej sytuacji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pracownika, bo jak rozumiem, chodzi o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, tak? Czyli na przykład, jeżeli mamy pracodawcę, który nie chce się zaszczepić, który wierzy w te nieprawdziwe informacje dotyczące szczepień, to taki pracodawca nie sprawdzi, który z jego pracowników jest zaszczepiony bądź nie, ponieważ nie będzie go to obchodziło. I teraz ten pracownik, który jest zaszczepiony, jakby nie będzie wiedział, czy jego koledzy i koleżanki z pracy zostali zaszczepieni i czy on może czuć się bezpiecznie, bądź ona może czuć się bezpiecznie, tak? Znaczy, jeżeli chodzi o ten projekt, no to musimy go najpierw zobaczyć, jaką on będzie miał ostateczną formułę, ponieważ jeszcze go nie widzieliśmy, ze względu na to, że tam Prawo i Sprawiedliwość wycofuje w tym momencie podpisy, co też pokazuje, jakie jest podejście Prawa i Sprawiedliwości do tej pandemii. Więc szczerze powiedziawszy, ja mam wątpliwości co do tego, jaka będzie ostateczna formuła, ale wydaje mi się, że to nie jest coś, co powinniśmy od razu z góry sekować jako nieodpowiednie i niedobre. Czyli projekt do dyskusji, uzbroić, tak? Powiedzmy co tak, do szczegółów. Oczywiście, tak, uzbroić go w takie elementy, które pozwolą pracownikom realnie czuć się bezpiecznie, ale też w takie rzeczy, które tak naprawdę postulujemy od dawna, czyli na przykład zapewnienie pracownikom płatnego L4 od pierwszego dnia.
dnia. Zapewnienie bezpłatnego testowania wszystkim tym, którzy stykają się w swojej pracy z dużą grupą osób, czyli na przykład pracownikom usług, kasjerkom, kasjerom, nauczycielom, nauczycielkom. Bo chodzi o to, że obecnie te osoby, żeby dostać się na test, muszą dostać skierowanie. Kiedy dostają skierowanie, idą na kwarantannę, tak? A chodzi o to, żeby one mogły się testować tak profilaktycznie, tak? To znaczy raz na tydzień idę i się testuję, skoro pracuję z dużą, jakby w miejscu, gdzie przetacza się duża grupa ludzi. I takie osoby powinny mieć po prostu prawo do bezpłatnego państwowego testu, ale już bez tej kwarantanny, ponieważ bez objawów po prostu raz w tygodniu profilaktycznie powinny móc się przetestować. Takich postulatów mamy więcej. My złożyliśmy naprawdę bardzo dużo propozycji, zarówno w formie ustaw, jak i w formie poprawek. Więc my oczywiście, jeżeli taka ustawa się pojawi, to najpierw ją oczywiście przeczytamy, później zobaczymy, jak wygląda sytuacja pracowników i pracowniczek w tej ustawie, a później będziemy zastanawiać się nad ewentualnym poparciem bądź poprawieniem jej w naszym klubie. I szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że to jest taka proteza, tak? Znaczy to nie jest systemowe, sensowne jakby działanie obejmujące większą grupę, tak jak mówiłam, tak? To znaczy na przykład właśnie wprowadzenie lockdownu dla niezaszczepionych, czy nie wiem, zadbanie o to, żeby liczba tych zakażeń była jak najniższa, tak? Znaczy to powinno być priorytetem i jakby no pytanie, czy ta ustawa będzie odpowiadała na tę potrzebę, zobaczymy ją, to będziemy w stanie odpowiedzieć sobie na to pytanie. To jeszcze zapytam o jedną rzecz w temacie pandemii, bo na pani portalu społecznościowym pojawił się taki wpis dotyczący szczepionki na COVID-19, dotyczącej osoby, która jest w ciąży. To znaczy pani napisała, że spotyka się z takimi relacjami, że ciężarnym odmawia się podania szczepionki. To jest, jak duże to jest zjawisko? No właśnie o to pytam Ministerstwa Zdrowia obecnie oraz Rzecznika Praw Pacjenta i Izbę Lekarską. Ponieważ wydaje mi się, że warto by poznać oficjalne zgłoszenia. Ja takich informacji uzyskam no co najmniej kilkanaście, tak? To znaczy, jeżeli do mojego biura poselskiego zgłosiło się kilkanaście kobiet, które mają problem z tego typu właśnie sytuacjami, że lekarze odmawiają im wypisania skierowania, ponieważ są kobietami w ciąży albo właśnie karmią piersią, mimo tego, że jest tutaj rekomendacja Polskiego Towarzystwa Ginekologii i Położnictwa. Wydaje mi się, że po prostu to powinno być zaadresowane. Szczególnie, że tak jak też pojawia się w tym właśnie wpisie, że w jednym z szpitali 1/3 pacjentek, które są podpięte pod ECMO, czyli to już jest jakby kolejna procedura po respiratorze, to są kobiety właśnie w ciąży bądź połogu, tak? Znaczy kobiety w ciąży i połogu są szczególnie narażone na ciężkie powikłania po COVID-zie, więc tym bardziej ministerstwo powinno robić wszystko, żeby dotrzeć do kobiet w ciąży i żeby te szczepienia się odbyły. I teraz ja mam też takie osobiste doświadczenie, ponieważ, jak już mówiłam, spędziłam chwilę w szpitalu dziecięcym. Gdy rozmawiałam z pracownikami i pracownicami, okazało się, że większość rodziców, którzy są na oddziale, to były matki małych dzieci, są mi po prostu niezaszczepione, tak? To znaczy ministerstwo nie dociera do kobiet w ciąży. Ministerstwo nie dociera do tych, które mogą mieć właśnie ten cięższy przebieg COVID-u. I to jest ewidentne, tak? Znaczy, ale też pani poseł, między ministerstwem, na tej drodze, na linii ministerstwo a kobieta ciężarna, no jest jeszcze lekarz. Z jakiegoś powodu tej szczepionki odmawia. Może to też pokazuje inną stronę tego medalu, że właśnie sami lekarze mają wątpliwości, czy szczepionka jest dobra, czy nie jest dobra dla ciężarnych. Może to jest też nie, to. Nie, znaczy wątpliwości w zasadzie nie ma. Jest czasami brak wiedzy, ale tutaj muszę pochwalić, że Naczelna Izba Lekarska jakby no, dosyć bezwzględnie podchodzi do tego typu działalności lekarskiej i tutaj interweniuje zawsze, kiedy trzeba. Więc szczerze powiedziawszy, to jest trochę tak, jak ze wszystkim innym, tak? To znaczy mamy grupę osób, która nawet pomimo wykształcenia medycznego czasami nie posiada pełnej wiedzy albo
bo jakby nie chcę jej zdobyć albo po prostu. No to to już nie jest dobre. Przyjęcia. Pani poseł, do rozmowy. Ale za tak czy siak, tak czy siak, to jakby jest rolą ministerstwa, żeby zachęcać do szczepień, ponieważ to ministerstwo w tym momencie zarządza ochroną zdrowia w naszym kraju. I fakt, że nie dociera, tak naprawdę mnie bardzo martwi. Zresztą zapytałam ministerstwo o to, jakie działania promocyjne podjęli, jeżeli chodzi o dotarcie właśnie do kobiet w ciąży i do kobiet w połogu, jeżeli chodzi o zachęcanie do szczepień. Mam nadzieję, że dostanę, że tak powiem, potężną litanię działań, ale spodziewam się, że ta część odpowiedzi będzie bardzo skromna. Marcelina Zawisza, posłanka Lewicy, jest z nami. Do rozmowy wracamy za moment. Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Marcelina Zawisza, posłanka Lewicy, jest państwa i moim gościem. Pani poseł, napięta sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Ostatnio w Sejmie głosowanie, które dotyczyło nowelizacji ustawy o ochronie granic. Pani wtedy nie głosowała, ale o stanowisko w tej sprawie zapytam. Tak, ja też od razu powiem, że nie głosowałam, ponieważ byłam w szpitalu, więc jakby jeżeli chodzi o stanowisko, to znaczy my jesteśmy przeciwko tej ustawie, bo tak naprawdę to jest proteza stanu wyjątkowego. Ona omija konstytucję, daje ministrowi kompetencje, by ten właściwie kiedy chce i gdzie chce wprowadzał ograniczenia, jak podczas stanu wyjątkowego. Dla nas kluczowe było to, żeby dziennikarze mieli swobodny dostęp do granicy. Apelowaliśmy o to, pisaliśmy wnioski do prezydenta w zasadzie od pierwszego dnia stanu wyjątkowego. I na miejsce powinny mieć możliwość wjazdu organizacje pomocowe i humanitarne. Znaczy dla nas to są takie dwa elementy, które są, no trzy elementy w zasadzie, tak? Znaczy, które są kluczowe. To znaczy z jednej strony nie omijanie konstytucji, z drugiej strony dopuszczenie dziennikarzy do granicy w sposób swobodny, tak żeby po prostu mogli tam przebywać niezależnie od tego, czy szef Straży Granicznej się na to zgodzi. I tak jak mówię, znaczy trzecia rzecz, no to jest dopuszczenie organizacji humanitarnych i pomocowych, bo to jest minimum, które Polska może zrobić. To znaczy wszystkie organizacje pomocowe i humanitarne wyrażają chęć tego, żeby pomóc, no ale niestety nie mogą ze względu na to, że nie mają po prostu prawa wjazdu. I wydaje mi się, że to, co trzeba podkreślić, to, że dla nas, jako dla Lewicy, no najważniejsze jest to, że jakby nie ma tutaj jakby tak naprawdę sytuacji, w której trzeba wybierać, tak? To znaczy nie ma sprzeczności pomiędzy ochroną bezpieczeństwa Polski, a troską o ludzskie życie. I bezpieczna to granica to taka, na której nikt nie umiera. Ale wie pani co, dokładnie, może nie takich samych słów, ale bardzo podobnych i w tym samym kontekście tak dokładnie mówił Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej. To znaczy, że nie ma dylematu pomiędzy humanitaryzmem a zapewnieniem bezpieczeństwa. No tak, no to generalnie warto by było jednak dopuścić organizacje pomocowe i humanitarne, dopuścić dziennikarzy, żeby mogli śledzić i relacjonować sytuację, która tam ma miejsce. No i przede wszystkim przyjmować wnioski i je procedować, bo sytuacja, w której po prostu odmawia się i wysyła się wielokrotnie na jakby granicę polsko-białoruską kolejne rodziny z dziećmi, kolejne kobiety w ciąży, o których słyszymy. No to jest sytuacja no, nie tylko skandaliczna, ale haniebna. Znaczy jakby państwo polskie nie powinno w ten sposób funkcjonować. Myślę, że to do tego wszyscy się zgodzimy, tak? Pani poseł, jeszcze dopytam, bo na początku pani powiedziała, że ta nowelizacja ustawy to jest pewna proteza stanu wyjątkowego, tylko no jakby stanu wyjątkowego już przedłużyć nie mogliśmy, bo tak też stanowi konstytucja. No tak, ale pytanie, czy go potrzebowaliśmy, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość i rząd polski jakby nie zatrzymały fali uchodźców tym stanem wyjątkowym. Jedyne, co zrobili, to nie dopuścili organizacji pomocowych i nie wpuścili dziennikarzy, którzy mogliby relacjonować, co tam się dzieje. Ale szturm, który był w Kuźnicy, szturm migrantów, został odparty. Osób, które zmarły w Polsce z powodu sytuacji na granicy. Więc generalnie to nie jest tak, że i to osoby zmarły z wychłodzenia, tak? Znaczy mamy informację o tym, że oczywiście jeszcze nie potwierdzoną przez instytucje publiczne, że zmarło również roczne dziecko. No przecież ja patrzę na mojego 14-miesięcznego syna i po prostu płakać mi się chce, kiedy słyszę tego typu doniesienia. No to jest coś, co nie powinno mieć miejsca nigdy. Czytam o kobietach, które rodziły w lesie i przegryzały sobie
pępowinę zębami. No przecież to nie ma nic wspólnego z humanitaryzmem, pani redaktor. I mówimy tutaj o pomocy, takiej podstawowej pomocy, tak? Takiej nawet odwołując się tutaj do rządu Prawa i Sprawiedliwości, takiej katolickiej, takiej humanitarnej, jakby takiej podstawowej, która po prostu każdemu człowiekowi się należy. No to jest też tak, że konwoje były wysyłane, ale jakby nie dopuszczane tam na miejsce, tak? Białoruś tego nie chciała. No i co? I szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że dużo bardziej skutecznym działaniem byłoby na przykład wywieranie presji na Chiny. To jest to, o czym Klub Lewicy od jakiegoś czasu już mówi. Znaczy, nie wiem, czy państwo mają świadomość tego, bo to też nie jest jakoś, nie wiem, w powszechnej informacji. Znaczy, jakby w takiej... Ma pani na myśli to przejście kolejowe jakby, tak? Bardzo istotne tak, dla Chin. Chodzi konkretnie o ten nowy jedwabny szlak, to znaczy trasa z Chin przez Azję Środkową i Europę aż do Anglii. I jakby naszą przewagą jest to, że u naszych wschodnich sąsiadów, wszystkich, tory kolejowe są szersze. To znaczy, żeby wjechać do Europy, muszą zmienić podwozie. I to się dzieje na polskiej granicy. I żeby te wszystkie rzeczy z Chin wjechały do Europy, jakby to my tak naprawdę możemy powiedzieć, że jeżeli Chiny nie zainterweniują w sprawie tego, co dzieje się na Białorusi, to jakby my tutaj wprowadzamy blokadę. My naprawdę mamy instrumenty i to byłoby dużo skuteczniejsze wywieranie właśnie presji na Chiny niż wprowadzenie stanu wyjątkowego, który prowadził w zasadzie nie wiadomo do czego, poza tym, żeby ograniczyć działalność organizacji pozarządowych, organizacji pomocowych i nie wpuścić tam dziennikarzy. Pani poseł, to idźmy dalej. Zapytam o zachowanie europejskich polityków, chociażby ostatnio mocno krytykowana jest Angela Merkel za to, że rozmawiała dwukrotnie z Aleksandrem Łukaszenką. Z pani strony też będzie krytyka takiego zachowania, czy gdzieś pani to rozumie? Nie, znaczy szczerze powiedziawszy, wszystko co się dzieje ponad głowami polskich władz, to jest coś, czego ja nie jestem w stanie zrozumieć, ale jakby wynika to moim zdaniem z dwóch rzeczy, tak? Znaczy przede wszystkim z tego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nieustannie podkreślał, że oni wszystko załatwią sobie sami, tak? To znaczy, że jakby oni tutaj sobie poradzą, nie potrzebują ani tutaj instytucji europejskich, ani żadnego wsparcia właśnie liderów państw europejskich, co dla mnie na przykład osobiście jest zupełnie niezrozumiałe, ponieważ my musimy traktować te granice jako granicę europejską, w związku z czym powinniśmy z tą sytuacją radzić sobie wspólnie. I tutaj oczywiście warto przypomnieć, że to Prawo i Sprawiedliwość blokowało możliwość relokacji w krajach europejskich uchodźców i tych, którzy starają się o status uchodźcy, o status ochrony międzynarodowej. Gdybyśmy tego nie zablokowali, teraz Unia Europejska miałaby mechanizm, z którego moglibyśmy skorzystać i to nie byłoby dla Polski tak obciążające, jak na przykład właśnie mogłoby być, gdybyśmy procedowali te wnioski obecnie. No ale jakby tutaj idąc dalej, tak, to znaczy szczerze powiedziawszy, Polska robi wszystko, żeby nie mieć sojuszników w Europie, którzy będą nas traktowali poważnie, którzy wspólnie z nami będą ten problem rozwiązywać i ten problem rozwiązuje się ponad naszymi głowami, co jest oczywiście oburzające, ale jest to coś, do czego rząd Prawa i Sprawiedliwości po prostu doprowadził. Więc ja oczywiście krytykuję, ale z jednej strony, ale z drugiej strony jakby apeluję do polskiego rządu, żeby współpracował z innymi krajami europejskimi, żeby nie zachowywał się w sposób, który powoduje, że tracimy sojuszników, że... No wczoraj był taki objazd po krajach bałtyckich, Estonia, Litwa, Łotwa, no i na ten tydzień też jest zaplanowany taki duży objazd premiera. Będziemy obserwować. Pani poseł... Pani redaktor, ale od jakiego czasu mamy tę sytuację na granicy? To powinno być już dawno, dawno zrobione. Marcelina Zawisza, posłanka Lewicy, była z nami. Dziękuję serdecznie. Dużo, dużo zdrowia. Dziękuję pięknie. Do widzenia.